No dobra, słuchaj, to jest mój BIOS. Przywróciłem specjalnie ustawienia fabryczne, żebyś widział, jak to wszystko jest robione. Możesz, masz dwa rodzaje menu, takie i takie. Takie moim zdaniem jest lepsze, bardziej jest przejrzyste. I teraz tak, pierwsze co wchodzi w zakładkę OC i zmienia z normal na ekspert. O, tu na ekspert zmieniasz. I teraz tak, jeżeli ramy chcesz podkręcić do modułu, które ci producent dał, to robisz tu szybko, po prostu na zasadzie modułu XMP, włączasz go F i tu na dwójkę i wchodzisz tu i automatycznie podkręcił ci na 2933 MHz. Ale możesz zrobić też inną metodą. Ja tu już robię, bo już wiem, że te akurat te moduły, które ja mam, będą chodziły na tej częstotliwości i twoje też, ponieważ masz takie same. I teraz tak, wchodzisz tu. To jest, moment, ci pokażę, to jest zakładka. To jest to, Memory Trade. Wchodzisz to i wybierasz, tutaj masz, moment, o to jest to, tą zakładkę. 3066, timing jest 16, 18, 18, 38. Robisz to i teraz tak, podnosisz napięcie na ramy. Tu masz DRAM voltage i możesz podnieść do, jak ci wcześniej mówiłem, 1,4 spokojnie, to ci ruszy na banku, możesz na 1,5 mieć na ramię i to tam nic się nie stanie. Robisz F10, zapisz. Ale ci się zbutuje system. To trochę dłużej będzie trwało, ponieważ Ryzen ma to do siebie, że musi często skanować pamięci przed bootowaniem systemu i dlatego to nie na długo trwa. No okej, zalogowało mi się teraz tak, jeszcze raz wchodzę. Już nawet nie sprawdzam tych pamięci, bo wiem, że one będą chodzić stabilnie. To jest zasadniczo też byś nie musiał, ale chcesz to może sprawdzić. Dobra, jeszcze raz wchodzimy do systemu i teraz będziemy podkręcać procesor. No i dobra. Mamy już tu pamięci na 3066 ustawione. I teraz tak, wchodzimy w to auto i przykładowo ja już wiem, że mój procesor będzie też chodził na stabilnie na 4 giga taktowany. Także go ustawiam na 40.4000. I tu już mam automatycznie mnożnik mi się pomnożył i mam 4 GHz. I teraz tak, ustawiamy napięcie. Tu masz to CPU Core Voltage. Ja wiem, że akurat te częstotliwości chodzą mi na 1,40, chyba 2,5, coś takiego jest. No i na tym mi chodzą stabilnie. I teraz tak, jak zrobisz Real Benchem i przykładowo ci wyrzuci, to musisz zwiększyć o pozycję jedną na 1,4375. I wtedy, jeżeli ci jeszcze raz wyrzuci, no to musisz zmniejszyć taktowanie na tutaj na przykład 39,50 i tu zmniejsz taktowanie takie jakie jest przykładowo bądź zmniejsz na 1,25 i wtedy przy testach zobacz, jeżeli ci nie wyrzuci, zmniejsz o jedną pozycję jeszcze napięcia, bo ogólnie im jeszcze napięcie na procesor, tym lepiej, choć akurat i tak się nic nie stanie, bo AMD maksymalne napięcie jakie możesz dać na niego to jest 1,45, także tam bez obaw. Ale jak mówiłem, 1,25 i tu 40,00. I dobra, i to na razie tą pozycję zostawiamy to, F10 zapisujemy i znowu wychodzimy, patrzymy czy system butuje, bo może być tak, że przy podkręcaniu procesora ramy mogą nie zabutować. Ale akurat z tymi całymi ustawieniami co ja mam, to wiem, że to będzie działać, bo już nieraz to robiłem. Dobra, zabutowały, wchodzimy jeszcze raz. O, nie udało mi się. No to teraz wejdziemy jeszcze raz. Jeszcze raz, zrobimy tak i uruchom ponownie.
teraz jeszcze trzeba zrobić trzy rzeczy. No, zasadniczo dwie, bo jedna już zrobiła się automatycznie przy podkręcaniu. Ta opcja się wyłączyła. Ale i tak trzeba sprawdzić, czy aby czasem coś tam się nie włączyło. No i dobra, jeszcze teraz tak, mamy już podkręcony procesor i podkręcone ramy. Teraz wchodzimy znowu w zakładkę w OC i teraz tak, wyłączamy opcję Core Perform Boost. Jest na auto i teoretycznie system powinien ją wyłączyć, ale żeby czasem nie było jakieś tam, że bo ta opcja polega na tym, że ona automatycznie podnosi taktowanie w trybie Boost, a my możemy ją wyłączyć. I wchodzimy w Tizabia. I teraz tak, idziemy następną. Digital All Power. Wchodzimy w to. Opcję pierwszą z góry. Load Calibration Control. Ustawiamy na pozycję 2. To jest ta zasada, że jak ci po prostu będzie spadało napięcie na procesorze, ta opcja ci podbije i wyrówna. W tej chwili, kiedy ona spada, to wyrówna na tej pozycji 1,425. I najlepiej jest ustawić opcję 2 lub 3, ale taka najbardziej bezpieczna jest opcja 2. Dobra, teraz tak, cofamy się i jeszcze jedną rzecz musimy zrobić. Wchodzimy w CPU Future. I teraz tak, o, ta opcja już się nam wyłączyła. Możemy jeszcze wyłączyć tą opcję. To możemy spokojnie wyłączyć i możemy wyłączyć opcje te dwie. Ale niekoniecznie, one tam aż tak dużo nie dawają. To jest po prostu, żeby ci bodajże chyba kondensatory nie piszczały. A to jest to, żeby po prostu chyba to jest przez sekcję zasilania. Jeżeli po prostu throttling sekcji zasilania byś miał, to wtedy automatycznie obniżają taktowanie procesora. Ale to podejrzewam, że sekcja ci się tak nie nagrzeje do takiej temperatury, żeby to obniżało. Możemy jeszcze zrobić jedną rzecz. To będzie moment, to będzie tu w tej opcji. Już jest taka, można powiedzieć, to już nie tu. To jest chyba setting, z tego co pamiętam. To jest tak, setting i wchodzisz w Windows OS Configuration i ustawiasz ją jako włączoną. I nic poza tym. I teraz jeszcze raz sprawdzam. Aha, to możesz sobie ustawić na 3, to jest po prostu, że jak ci się ramy nie zbutują, to będzie trzykrotnie próbował je zabutować. Po trzykrotnym, jak je nie zabutuje, nie uda się, wracają ustawienia do fabrycznych ustawień. Także to i chyba wszystko już mamy. No i dobra, robimy jeszcze raz do góry, 40. Mnożnik, to wyłączone jest, jeden, to też jest ustawione. Tu masz timingi, możesz jeszcze tu ustawić timingi na nie, to jest 16. Dobrze, tu zmienić timingi na 1. To daje trochę kopa, jak masz ten command rate 1. Dwójka jest, jeżeli ci nie działały te ramy, przykładowo nie będą się chciały zbytować, to wejdź i przestaw je na 2, ale radziłbym na 1, bo oni po prostu będą bardziej szybsze i żywsze te ramy na tej zasadzie. No dobra, to praktycznie mamy wszystko. Robimy F10. Teraz będziesz miał inną tapetę przy butowaniu systemu, zauważ. Nie będziesz miał dużego loga. O, masz takie coś, MSI. No dobra, system się zabutuje i teraz tak, dwa programy, żeby się ściągnął, to jest tak, CineBench i RealBench. Najpierw robisz CineBench, wciskasz to, wchodzisz w tą pozycję, teraz tak, robisz CPU RAM, tutaj tą opcję wciskasz. I czekasz, aż ci system przetestuje stabilność i zobaczymy, czy nie wywali czasem podczas tego testu. Jeżeli ci wywali, to znaczy, że musisz automatycznie albo zmniejszyć taktowanie, albo podwyższyć napięcie. Jeżeli wszystko jest ok, to przechodzimy do następnego testowania.
Ja mam procesor 1500X, także no, na pewno będzie gorszy od twojego, z tego względu, że mam tylko 4 rdzenie i 8 wątków. Ty masz chyba 6 rdzeni i 12 wątków, także no, na pewno będzie pod względem punktacji będzie lepszy. Dobra, wychodzi na to, że przeszedł test. A punktów mam 875, no czasami dobija do 900 punktów, no ale to. I teraz tak, wchodzimy. To wychodzimy i wchodzimy teraz w Real Bench. Tu, w tą opcję. I wchodzimy tu. Real Bench aplikacja. Odpala się taki coś. Czekamy, aż się wszystko załaduje. Wchodzisz w stres test. I jeszcze w międzyczasie odpalasz HVinfo 64. To zamykamy. Robisz RAM. Teraz tak, i tu jest temperatura procesora CPU, TC, TL, TD i E. I tu masz aktualna temperatura, to jest 34 stopnie. I tą temperaturę będziesz musiał patrzeć na nią i po prostu kontrolować, żeby nie było do 80 stopni Celsjusza nie dochodziło. I teraz tak, schodzimy znowu do tego stres test. Ustawiamy przykładowo 4 godziny. I ustawiamy 8 GB RAM-u. I wciskamy start. I czekamy te 4 godziny i przy okazji patrzymy na temperaturę tutaj, o. Widzisz, że może mi się stabilizuje, o. Jest 53 stopnie. Ale ona tak zaraz poskoczy do góry. Ja mam akurat, nie wiem jakie ty masz chłodzenie, mam Fortisa 3. Jest to chłodzenie powietrzem. Ta temperatura maksymalnie ona mi dojdzie do 65 stopni. Na więcej mi nie pójdzie ta temperatura. Tu już nieraz go testowałem. Chyba, że load calibration ustawię na trójkę, to wtedy będzie mi wyższe napięcie podbija. Tak, jest wyższe napięcie, no to myślę, jest wyższa temperatura na procesorze, bo procesor się wtedy grzeje. A tak jak mówiłem, więcej, no w tobie maksymalnie ponad 70 stopni dość nie więcej. No i wtedy robisz, testujesz. Jeżeli test przejdzie poprawnie, to znaczy, że jest dobrze ustawiony procesor. Może się pobawić przykładowo w daniu mnożnika 41 i dać napięcie wyższe 1,43,85 i wtedy testować. Musisz po prostu zobaczyć, która opcja jest dla Ciebie najlepsza dla Twojego komputera, bo to jest w zależności jaki masz procesor, jaka Ci się trafi akurat egzemplarz, bo jak Ci się trafi dobry egzemplarz, to możesz go ładnie podkręcić. Jak będziesz miał ciulowy egzemplarz, to może być tak, że nawet nie dojdziesz do tych 4 GHz. Możesz zostawić na 3,9, 3,8, w zależności jaki Ci się trafił procesor. No i to tak na krótko wszystko. A jeszcze byś musiał i tak popatrzeć na tutoriale na YouTube, zobaczyć jakie nie podkręcają, zobaczysz jakie wykresy mają temperatur. I wtedy będziesz musiał sobie sam już przetestować, jak to wszystko wychodzi. Także to ode mnie na razie. Wszystko, jakbyś miał jakieś problemy, pytania też, jak pisz, to zobaczymy, może coś się uda wymyślić.